Kare, gniade, kasztanowate, siwe, jedno- i dwuletnie klacze jogiery były bohaterami świętokrzyskiego młodzieżowego czempionatu koni ras zimnokrwistych. Podobnie jak w latach poprzednich, gospodarzem wystawy był Ożarów. Czempionat miał charakter konkursu. Właściciele najwyżej ocenionych koni otrzymywali okolicznościowe puchary i nagrody rzeczowe. Wystawę zorganizowali Staropolski Związek Hodowców Koni w Kielcach oraz samorząd Ożarowa. Czempionat jest spotkaniem się z hodowcami, ale myślę, że bardziej ważny jest dla właśnie naszych hodowców, ponieważ oni tutaj przyjeżdżają, porównują swoje konie. Jest komisja zewnętrzna, są to fachowcy z całej Polski, przyjeżdżają do nas jak co roku i myślę, że dla nich jest to o tyle ważne, że mają wtedy wydźwięk, czy ten ich koń jest naprawdę tak piękny i tak dobry, jak im się wydaje, bo wiadomo, każdy na swojego konia patrzy z pobłażaniem i zawsze jest on dla nas najładniejszy, najpiękniejszy i najlepszy. Swoją gaję, dwuletnią klacz prezentował Jan Bzymek. Klaczkę zakupił, jak miała 6 miesięcy. Hodowca z miejscowości Dębniak kocha zwierzęta, w szczególności konie. Ta była kupiona, miała 6 miesięcy, także ja już u mnie jest 1,5 roku i będzie dalej, nie? Od kiedy pan hoduje konie zimne? No ja już powiem, że od dziecka, no o mnie zawsze konie są, no teraz weszłem w programy, już mam 3 puchary, także stawałem pierwsze miejsce w województwie świętokrzyskim, zajmowałem, no i mam warunki ku temu, bo ja prowadzę działalność, tartak robię, nie? Prowadzę tartak, nie? A to co mam, wybieg, stajnia jest. Świętokrzyskie jest potentatem hodowli koni rasy zimnokrwistej, o czym chociażby świadczy błyskawiczne zamknięcie listy uczestników konkursowego spotkania hodowców w Ożarowie. Nasi wystawcy, hodowcy dopisali, dzisiaj państwo tutaj mogą oglądać prawie 40 koni w kategoriach młodzieży. Jak wrzuciliśmy na stronę związku zgłoszenia z propozycjami na ten czempionat, w ciągu 2 dni mieliśmy zamkniętą listę zgłoszeń. O zabezpieczenie weterynaryjne zadbał Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opatowie. Konie, które są zgłoszone do konkursu, muszą być zdrowe, aby nie stanowiły ryzyka przeniesienia choroby zakaźnej w miejscu gromadzenia się tych zwierząt na takiej wystawie. Każdy koń musi być również oznakowany i zidentyfikowany przy pomocy chipa. Te wymagania są weryfikowane przez inspektorów dla każdego konia przy wjeździe takiego zwierzęcia na imprezę. Nagrody dla wyróżnionych ufundowało Starostwo Opatowskie. Starosta Staniek był pod wrażeniem koni, ale także rozmachu wystawy. Święto, jak powiedziałem, pasjonatów koni. Jak widzimy tutaj w Ożarowie na placu targowym gromadzi się bardzo dużo naszych mieszkańców, ale wiem, że też są mieszkańcy z innych powiatów i z Lipskiego i teraz jest około 1000 osób, ale myślę, że z każdą godziną będzie tutaj wszystkich przybywać, żeby podziwiać te piękne zwierzęta. Licznie zgromadzoną widownię zachwycał urok pięknych czworonogów. Niektórzy wspominali lata dzieciństwa, kiedy mieli okazję przemieszczać się pojazdami, które ciągnęły konie. Co roku przychodzę, odkąd powstała ta inicjatywa tego czempionatu w Ożarowie. Co roku przychodzę. Jednak konie to zwierzę, coraz mniej dzisiaj można go zobaczyć gdzieś na ulicach i z czystej ciekawości. Wszyscy podkreślają, że to piękne zwierzęta. Oczywiście piękne, ale i jednak duże zwierzęta, które też trzeba respekt przed nimi czuć. Jeździ pan tam, no? Nie miałem okazji nigdy, nie. Jedynie dziadków mam ze wsi tutaj, z gminy Ożarów i ten koń zawsze w gospodarstwie był i czy nas odwoził na autobus, jak byliśmy małymi dziećmi, czy w pole się jeździło wozem. Obejrzeć ulubione przez siebie zwierzęta przyjechał Sylwester Kochanowicz. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie wspominał lata młodości, kiedy to spędzał dużo czasu u swojego wuja, hodowcy koni. Lubię konie, koń właściwie mój chrzestny. Tego konia zawsze miał bardzo długo. Ja bardzo dużo czasu spędzałem u niego, więc generalnie to są dla mnie takie zwierzęta, które mają swoją charyzmę, ale bardzo dobrze się czuję wśród koni. Jest i ulubiona rasa? Nie mam ulubionej rasy. Tu bardziej dla mnie bardziej interesujące ten charakter tego konia jest. I no, na przestrzeni tych klaczy, bo wujek to miał klacze najczęściej, które miał. One były właściwie wszystkie pewnie z jednej rasy. Nie wiem, nie znam nazwy, ale charakter każdego był zupełnie inny. I tak ten charakter tego konia naprawdę to jest bardzo interesująca rzecz. Poza tym one są po prostu piękne. Czempionat zakończyły pokazy ułańskie w wykonaniu kawalerii kowalów z Borowa nad Wisłą. Jerzy Strzyż, STV Info.